Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, cóż, widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy w zapieczętowanym tunelu na płaskowyżu Altus, przebrani ponownie w szaty strażnika drzewa oraz nosząc kapelusz Dejna. A dlaczego tu jesteśmy? I co i jak? No to już prosta sprawa. Mamy wysokiej jakości sztuki walki suchego liścia, które mają nie najgorsze skalowanie i wszystko. Znaczy, nadal daleko tam do ideału, przez to, że mamy niskie statystyki. I tak, jesteśmy w tym miejscu, bo chcę wam pokazać tylko piękną rzecz. Zobaczcie, no. Podobają mi się te numerki, patrząc na to, co i jak. I tak, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam tu pokazać. Że to nawet działa, nie są to największe numery, ale jesteśmy w stanie ich pokonywać, co sugeruje, że nie ma takiej wielkiej tragedii. A druga sprawa, właśnie są na plus 15, więc chciałem wam pokazać na szybko tylko, jak ja zazwyczaj farmię sobie te kamienie piątki. Otóż jak widzicie, biję tych biednych górników tutaj z nadzieją na to, że wypadnie mi kamień piątka. I potem jak skończę tutaj tłuc, tutaj zazwyczaj sobie jeszcze tego tutaj pobiję, bo tych dziadów po prostu nie lubię. Po czym teleport i powtarzam. I tak, w ten sposób właśnie tutaj farmię kamyki, bo czemu by nie. I no. Oryginalnie byłem tutaj, bo stwierdziłem, że warto pozbierać trochę kamyków piątek, żeby ulepszyć naszą pieczęć. Teraz na 12. Z czasem stwierdziłem, że na razie nie. I tak, dziś ten odcinek będziemy właśnie w ten sposób przechodzić, wykonywać. Bawić się właśnie sztukami walki suchego liścia. Jeżeli, ponieważ po prostu chciałem pohonorować chociaż przez chwilę wspaniałego Dejna, który no, został przez nas brutalnie zabity w pojedynku czy coś, no ale tak. Chciałem właśnie go uhonorować w ten sposób i właśnie pokazać wam bardziej, jak sobie z tym bym radził, jak to będzie działać. Gdyż chciałbym po prostu, żebyście podjęli decyzję i to mówię otwarcie. Napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, ewentualnie jeśli rzucę ankietę, to w ankiecie. Jak chcielibyście, żebym poprowadził dalej tą postać? Z pomiędzy kilku opcji. Bo z jednej możemy właśnie wrócić do tych większych pancerzy, że tak to nazwę. Wrócić do damy i po prostu iść dalej jako ten taki wojownik, paladyn. Trochę wiary może, na pewno walka tą bronią i tak dalej. A druga opcja to właśnie porzucić tamtą drogę, skupić się bardziej i na silnej zręczności nadal i na wierze. I korzystać właśnie ze sztuki, którą pozostawił po sobie Dejn, zanim przepadł. I zostać właśnie jakimś ala takim mnichem. Nadal oczywiście korzystając z pieczęci, no, pieczęci palców, żeby rzucać jakieś inkantacje. Może znowu nawet jakieś ofensywne. Ale właśnie skupić się na tym, żebyśmy, no, pozostali tym mnichem z wyglądu i tak dalej. Ale dobra, starczy tego gadania. Zamiast skupiać się na takich pierdołach, zróbmy coś pożytecznego. Inaczej mówiąc, teleportnijmy się tutaj, bo jeśli się nie mylę, w pobliżu jest miejsce jedno bardzo ważne dla nas. A proszę mówiąc, tutaj gdzieś powinien być nasz kolega ksiądz, który wyruszył z okrągłego stołu po to, żeby szukać tego szlachetnego złotej maski, czegoś tak. Powiedział, że dla mnie to nadal będzie talerz głowy zombiak. Dlaczego? Może się przekonacie. Może się nie przekonacie. Osobiście nazywam go tak z prostego powodu. Głównie przez jego wygląd. Tak, tylko dla streszczenia. A czy przekonacie, czy nie, to jest kwestia tego tylko, czy sami sobie sprawdzicie? Albo czy okaże się, że tym postaciom gdzieś go odnajdziemy. Bo szczerze nie pamiętam, gdzie on leżał, więc możliwe, że go nie spotkamy nigdy. A póki co, witaj tutaj. Look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Co tu mamy? Fortyfikacja błyskawic, no wezmę. Joink. Wielkie leczenie, jak najbardziej. Joink. I coś tu jeszcze właśnie mówi o tym szlachetnym złotej masce. Mm-hmm.
Since departing the Round Table Hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I truly know. Jak można dać mu ten sterownik, jednak nie damy, dla niego to jest dzieło herezji i będzie narzekał. Tak, w tym momencie moglibyśmy już wyruszyć dalej nasze podróże i w sumie tak zrobimy. Ale zanim coś, to jakoś chcę przetestować sobie build, ten tutaj obecnie, czy build raczej, bawić się bronią na tej, chciałem powiedzieć planszy, ale na lokacji, która wiem, że jest prosta, z którą nie mam ryzyka, że zginę dwa odłożenia od wszystkiego, co istnieje. Tak, to jest chyba lepsze określenie. Aha, nie ma żadnej specjalnej... A nie, jest! Jak tak tutaj macham, nie, ale patrzcie. Możemy tak i bum, uderzenie tą jakby energią. Nie. Okej, będzie... Nie będzie zgonu. Nie będzie zgonu, dobrze. Mam wrażenie, tak dostałem sporo. Ale przynajmniej nie będzie zgonu. Tak, tutaj zawsze było. Jeśli tak, to jestem jakimś jałopem, że tego nie odkrył. Ale tak czy inaczej. No, po prostu chcę sobie się pobawić tym wszystkim. Dać wam trochę do pomyślenia. Tylko ten odcinek będzie spokojniejszy, a w tym miejscu, gdzie tam zaznaczyłem, mam do czynienia z czymś, co może skrywać jakieś przydatne rzeczy. Dlaczego mówię z czymś, co może skrywać przydatne rzeczy? Dlatego, że jest to grobowiec. Poznaję to już w wyglądzie na mapie. Więc to jest dlatego po prostu czymś, co może skrywać. Bo grobowce zazwyczaj mają jakieś fajne rzeczy. Ale tylko może, bo właśnie no... Nadal to jest grobowiec. Może się okazać, że w nim nie ma nic przydatnego dla nas. Więc no... Nie będę brał sobie tego za gwarant, że coś tam znajdziemy. Ale tak nie znajdziemy, to zawsze będę miał jeden mniej grobowiec do odwiedzania później. I widzę, że tam błyskawice pierdzą. Co może zwiastować, że są tutaj gdzieś elektryczne owce. Jak się nauczyliśmy, błyskawice, mimo tego, co gra może sugerować, wcale nie są od smoków. Wcale nie są od jakichś tam istot, nie wiadomo jakich. One są od owiec. Więc tak, bójcie się owiec. Mogą was strzelić piorunem. Okej, dobra, starczy tego. I czy moja teoria okaże się prawdziwa? Tak! Tu mamy dosłownie elektryczne owce. Były żółte, dlatego poznaję, że są elektryczne, bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, jeśli owce są tutaj w Eldenie, żółte oznacza to, że to są te elektryczne owce, czegoś tak. I dobra, tu jest wejście chyba? Jest. Tylko gorzej, że... O, chowała. Mamy tu niespodziankę, to taką nie najmilszą. Ta, zabójca czarnych noży. Czyli coś, co nie dosyć, że zmniejsza nasz pasek życia, to jeszcze raczej dużo obrażenia bije. I jest dosyć zwinne. Ale tak, mimo tego, że nie bijemy mu najwięcej, przez to, że nam... I tu mogę wprost powiedzieć, po prostu mam niskie statystyki, jeśli chodzi o ofensywę. Bo co, ja mam tylko 20 siły zręczności, co jest niczym już na ten etap. Właśnie gdyby nie to, to bilo mnie nawet nie najgorzej. A przy okazji, mamy kogoś popioła? Pewnie mam, ale... Po prostu nie chcę się w to bawić na razie. A, w popioły w sensie. I tak zginiemy. No, ja nie umiem, ale no. Tak to przynajmniej zginiemy honorowo, jeden na jeden, a nie. Że bez honoru zginął jeszcze. Oczywiście pewnie gdybym używał broni, którą znam i normalnego pancerza, to dałbym radę. Albo gdybym jeszcze zgodził się nosić tarczę, ale... No, jak mówię, chcę się pobawić trochę, więc dlatego będę robił rzeczy, które może nie są najoptymalniejsze, ale mają sens, dlatego co chcę tutaj sobie teraz w danym momencie zrobić. A proszę, teraz biorę, zauważam, że to już podobnie jak ja ma końcówkę życia. Okej, teraz tak, okej. Nie wiem, jaki jest współczynnik jakby... przerywania, ile on tutaj ma tego całego poise, ale ile by nie miał, na całe szczęście jesteśmy w stanie go zachwiać na chwilę. No nie, już myślałem, że takie pisko to przeskoczę, ale i tak, gin. No, miałeś zginąć, a nie uniknąć tego wszystkiego. No, nie, dobra.
starczy, bo jeszcze tutaj zginę przez swoją głupotę. Po prostu wykończmy go w taki oto sposób. Mówiłem, że zginę przez swoją głupotę? Mówiłem? Miałem rację. Spokojnie. Mogłem być ostrożniejszy, wiem o tym, ale klasyka. Musiałem zlamić. Tylko, że naprawdę nie pamiętam, żeby tutaj taki dziad siedział. No ale dobra. Jak chce tam sobie siedzieć i blokować mi dostępu, to niech sobie siedzi. Gorzej tylko, że nie wiem ile razy jeszcze będę musiał się z nim męczyć. Zresztą, żeby nie było to tak, że prawdziwie męczyć, czy coś, tak tylko gadam. Bo nazywam to męczeniem po prostu, bo mi się nie chce z nim walczyć. No ale chcę wejść do tej lokacji, więc co? Tutaj za coś. Gorzej tylko, że jak mówię, nie pamiętam co ty był konkretnie. A boję się, że niedługo możemy trafić na jeden z tych grubowców, których... No powiedzmy delikatnie, nie chciałbym odwiedzać. No tak, są tutaj takie pewne okropne. I tak, ogień daje mi siłę, jak widzicie. Skutecznie zwiększyło nasze damage'e. Nie jakoś drastycznie, ale ja tylko tą różnicę wyczuwam, nie wiem jak wy. No i na pewno to, że mam teraz trochę wyższą regenerację wytrzymałości, też dzięki temu jest nieocenioną pomocą. Więc tak. Teraz spróbujmy w ten sposób. Nie trafiliśmy, brawo! To naprawdę trzeba być już specjalnie uzdolnionym, żeby nie trafić czymś takim. Z takiej odległości. Ale dobra, spokojnie, damy radę. Więc tak, mimo tego, że jestem overleveled gunwotak teoretycznie i tak ty się zmagam. Chociaż w sumie patrzę na poziom. Zaraz będę musiał sprawdzić, którym ten poziom tak naprawdę mamy. Ho! Ja tak mówię, że jestem overleveled gunwo i tak dalej, ale tak naprawdę poza tym, że mam... O! Nie pamiętam, że tutaj się to dostaje. Ale wracając, tak poza tym, że mam broń z DLC-ka, czyli to tutaj teraz i tą czapkę. No i nielimitowane te manę. To tak naprawdę, patrząc na to, jak to przedstawiają poradniki levelowe, buildów, bo tak, potem jak skończyłem Elden Ringa pierwszym razem, to jak robię sobie te same postacie, tam zerkłem na jedną... I to nie wiem, jak to nazwać, stronę? Społeczność? Nie, istotne. Tak czy inaczej, po prostu zerkłem i tam... Według nich optymalny poziom do Leyndall to było setny, więc... Nie wiem, zgaduję, że mam poziom mniej więcej akceptowalny teraz, tak. Grobowiec święconego bohatera. O, ho, ho, ho. Coś kojarzę na temat tego miejsca, nie pamiętam tylko co. Ile mam tych mieczy kluczy? Tak swoją drogą? Cztery tylko, to potrzeba... Dobra, trzeba jeden, bo już jest dwa. Gdyby dwa, to bym nie dał. Ale jeden co jeszcze wcisnąć można. Teraz tak ostrożnie, bo to zawsze może być niespodzianka. No i jest niespodzianka. Ale tak, co tu mamy? Talizman szkarłatnego nasiona. Okej. Okay. Szybko tylko sprawdzę jedną rzecz. Ale podejrzewam, że... No, nie było to warte. W sensie jest świetny nadal i tak dalej, ale nie było warte. Cieńsko... O, hołeła, już wiem, co to było, nie. Ja tu nie chcę. Ja już tu nie chcę. Oho. Ja. Pamiętam już to miejsce, powiem wam, że z tym, co mówię, ja już tu nie chcę i tym podobne, to mówię pół serii, pół żartem. Szybko zrozumiecie dlaczego. Ale niektórzy mogą sami sobie skojarzyć. Oto dlaczego. Mam takiego wroga i patrzcie. Nic nie mogę mu zrobić. O nie. Tragedia, prawda? No, prawda jest taka, że można. Tylko nawet trzeba ich do tego światła doprowadzić. I właśnie w tym będzie problem, że takie... Powiedzmy, że delikatnie mówiąc, nie zawsze umiem znaleźć to światło i podobne. A, i chyba złą trasę wybrałem, bo...
Ja, bo tutaj idziemy dalej. Ale dobra, pójdźmy już tutaj, co mi szkodzi. Można zawsze się zawrócić później. Nie, żeby to były jakieś wielkie problemy. Wielkie problematyczne. No, super. Jeszcze tego mi brakowało, dziada. Gin. Tak, wiem, że tutaj czasami ściany potrafią być fałszywe. Ale nie wiem, czy chcę znajdować teraz fałszywe ściany. W sensie i chcę, i nie chcę jednocześnie. Chcę, bo to fajne znaleźć. Ale niekoniecznie chcę, bo no te chochliki. Ale okej, okay, jest światło. To jeszcze nie jest ten najgorszy moment, w którym dosłownie nie będę miał pojęcia, gdzie znaleźć światło. Chyba, że to w innym gdzieś jakoś nie potrafiłem znaleźć światła, który miał tu sama mechanika. Ale właśnie prawda jest taka, że nie pamiętam, bo z tego co się... Moja pamięć Elden Ringowska odzywa, to chyba każdy z tych grupowców miał jakieś swoje zasady. I nie było za dużo tutaj powtórek, no poza niewielką jedną w paru miejscach, w którym są oczywiście słupy żygające ogniem. Okej, dobra, pamiętam to. Pamiętam to miejsce. Trochę już również z Dainter. Fajnie. Proszę. Dark Souls. Jeden moment. I tak, mówię Dark Souls jeden moment, spoilerem wielkim nie jest, Dark Souls 1 bądź jest już trochę starszą grą. Niektórzy mogliby ją, co dla mnie przerażające, skategoryzować grę retro. Dead. Super. I tak, dla mnie to jest przerażające, bo po prostu co świadom, że dla niektórych już Nintendo Wii, na którym grałem dużo, który chyba nawet posiadam jeszcze sprawną gdzieś w domu. PlayStation 3, na którym grałem mało, ale też grałem trochę i posiadam sprawne w domu, tak? I Xbox 360, na którym grałem bardzo rzadko i nie posiadam w domu, to już sprzętami retro. Za tym idzie wszystkie gry, które tam były wydawane na nie, to też można uznać za retro. Takie wielkie, po prostu wspaniałe klasyki, jak no chociażby... Teraz tak myślę, co by tutaj podać, właśnie poza Dark Soulsami, o których wspominałem. Ale tak, żeby naprawdę do niektórych to dotarło, no... Devil May Cry 4. Tak. Co jeszcze takiego innego? No... Assassiny pierwsze. Przez pierwsze nie ma na myśli koniecznie jedynki. Tylko pierwsze kilka części, bo tam wydaje mi się, że... Nie pamiętam do której części, ale... No powiedzmy, że trochę ich było. Jeśli nie mylę dostępnych. To nawet... I tutaj nie powiem konkretnie które, bo... Tu znam tylko jedną część, która wiem, że była dostępna na Xboxie. Ale Prince of Persia. Ten taki jeden spin-off, w którym... Zamiast mieć tą główną oś fabularną, mieliśmy takie trochę sytuacje. I tutaj nie wiem, jak to nazwać. Bo wiele określeń, którym bym dać, czy rzeczy, którym bym powiedzieć, będą uznane definitywnie za spoiler, a nie chciałbym wam spoilerować, przepraszam, spoilować, bo prawie było nie spoilerować, tylko właśnie spoilować, tak forma. Ale tak, nie chciałbym wam spoilować tej gry, bo... po prostu była świetna. Ale tak, ogólnie mogę powiedzieć wam tak, szukajcie taką, która ma trochę kreskówkową czy komiksową grafikę. Nie pamiętam, z którego roku Prince of Persia, ogólnie tam główny bohater tytułowy. No mięso, że to można było ciekawostka zmieniać wygląd postaci, bo... To w sumie za nic nie odpowiadało poza wyglądem. A chyba nosił pan tam bandanę, miał jakby skórzaną rękawicę wzmocnioną metalem trochę, ze szponami czy coś. I ogólnie tam z... jakąś tam inną kobietą podróżował. No tak, jak zobaczycie, to zrozumiecie, o którą część chodzi, ale tak. Kolejna... Niesamowita, świetna gra w mojej mentalności, w moim umyśle, w moich wspomnieniach. To wszystko dla obecnych młodych dzieciaków, czy dla wielu ludzi, to już jest retro. Jak mówię, dla mnie to jest przerażające, bo to są rzeczy, które ja ogrywałem będąc, no... A żeby mówić podstawówce, nie, tutaj już nawet nie mówimy o podstawówce, tutaj mówimy o też okresach takich... późniejszych w moim życiu.
To nie chodzi mi, że bo gram w Gothica długo czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. Ja tu mówię o rzeczach dosłownie, że już... To nie był okres koniecznie podstawówki, kiedy to wszystko grałem, czy kiedy to wychodziło. Wiele z tych przykładów, które mówiłem, żeby nie było, to były za czasów mojej podstawówki. Ale to raczej powiedziałbym późniejszej szkoły podstawowej niż tych początków czy coś. Ale no, niektóre to już były późniejsze okresy. I tak. To wszystko już jest retro. Więc tak, jako że jest to dla niektórych już uznawane za retro, to nie będzie spoilerem, ale tak, zaraz jest jeden. Jeśli wrócicie do Azul Nieumarłych, tego samego, w którym byliście podczas sekwencji początkowej, to właśnie tam, w miejscu, w którym się walczyło z demonem z Azylu, no, zapadnie się podłogę, będziecie mieć jakby demon Azyl 2.0. Chyba nazywał się Zbłąkany Demon, czegoś tak. Ogólnie, jeśli ktoś jeszcze by ogrywał Dark Soulsy, czy to zwykłe, czy to wersje remastered, oczywiście polecam remastered, bo zwykłe już nie ma dostępu do serwisów online, do koopa, do versusa. Co z tego, że na kompie i tak było zepsute, ale nawet nie można czytać wiadomości, no bo wyłączyli serwery. Było to związane z tymi lukami bezpieczeństwa na PC-tach. I nie wiem, czy to jest prawda, że nie byli w stanie już przywrócić serwerów po tym, jak chcieli zabezpieczyć to wszystko przed tymi lukami i tymi zagrożeniami. Czy wykorzystali to na zasadzie, a teraz róbmy tak i zmusimy graczy komputerów, jeszcze otworzę przy okazji, ponieważ nie by tego chcieli, jak już otwieram, to otwieram, ale tak. Zmusimy graczy na komputerach, żeby kupili w końcu tego remastera, bo duża część nie chciała go kupować. Chociaż może tak było i nadal teraz są jakieś inne sposoby na to, żeby hostować jakby swój własny serwer online do Dark Souls Prepared Today Edition. A to już jest naprawdę niesamowita znajdźka, z tą drogą, co znaleźliśmy. Bo tak, to jest talizman tego troszecznego smoka plus jeden. Czyli mocniejsza trochę wersja od podstawowej, ale właśnie... proszę. Negacje fizyczne. Jak widzicie, na razie mamy 18. Tak, fizyczne. Pomijam te uderzenia, cięcia, pchnięcia jakaś mniejsza i proszę, wskakuje nam to do 29. 11% większa negacja. Jak będziemy tego potrzebować jakoś koniecznie, bo będzie nam ciężko czy coś, cenna znajdźka. Co prawda, gdzieś jesteśmy w stanie znaleźć... O, wróciłem. Okej. Okay. Ale tak, jesteśmy w stanie znaleźć tak, żebym był teraz poważnie, szczery i normalnie mówił i tak dalej, i tak dalej. A jesteśmy w stanie szybko dosyć znaleźć, albo inaczej, możliwe, że powinniśmy już mieć ze sobą, ale inny talizman, który jest taki jakby wersją Super Ultra Plus Million Deluxe tego. Nawet nie pamiętam, czy można je ze sobą łączyć. Ale tak, powinniśmy mieć takowego, wydaje mi się. Który dała jeszcze więcej, jeszcze lepiej działał, no ale jak go nie mam, to ten też wystarczy. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Ale tak, jest to bądź co bądź cenna znajdźka. Bo zanim ja sobie przypomnę, gdzie znaleźć tam ten talizman, albo go znajdę przypadkiem, albo żeby nie było... Jeśli chodzi o przypominanie, to ja raczej przez przypominanie mam na myśli, spróbuję w odmętach mojej niewiedzy znaleźć gdzieś jakiekolwiek wspominki, ewentualnie przeglądając moje materiały na YouTubie, zobaczyć w jakiś konkretny moment, gdzie zacząłem go nosić, szukać po prostu wcześniej, czy coś tego typu. Bo jak często powtarzam, z rzadka chcę zaglądać na jakiekolwiek wiki, poradniki i tym podobne rzeczy. O nie! Mogłem tu nie zaglądać. Nie lubię tych dziadów. Nie są jakoś szczególnie mocni, ale po prostu ich nie lubię. Miałem z nimi spore problemy swego czasu, dlatego ich nie lubię. Ale tak, z upiorną konwalię 4, przecież kiedy tu jeszcze jest nagrobna 5. Jestem w stanie przebaczyć grze, że nam go tutaj rzuciła. Swoją drogą rzucił mu żywotność bestii. Chyba nie ma co się przytykiwać z butelek, jak możemy poradzić sobie czymś takim. I teraz tak, czy tutaj coś więcej będzie, czy nie? Podejrzewam, że tak. Wow. Twisa mi dobrze podpowiedziała i... Serio? Serio, gra? Czyli jednak... Dobrze, mówię, że powinniśmy tam wcześniej zawrócić. Dobra, ja kontynuując, o czym tu mówiłem? A, no tak. O tych przypominaniach sobie, poradnikach i tak dalej. Naprawdę rzadko, kiedy zaglądam.
Idealnym przykładem tego było Lords of the Fallen, gdzie wszystko robiłem sam na swoją wiedzę, na swoją pamięć, na to, co kojarzę, co wiem. Oczywiście mówię o klasycznym Lords of the Fallen, nie nowym. Chociaż chyba nowe to jest The Lords of the Fallen, czy The Lords of the Fallen. Nie pamiętam, czy D, czy D, ale nieważne. A tamto starsze to było właśnie po prostu Lords of the Fallen. Czegoś tak? Ewentualnie mówiąc, chyba to było z 16 albo 14. Nie, naprawdę. Pan licho, z którego roku to było. Po prostu mówię o klasycznym, to, które mamy ograne w prawie 100% na YouTubie. Czy mówię prawie? Bo jestem świadom, że były wątki poboczne, które pominąłem. Wszystkich achievementów, które dało się zdobyć, nie zdobyłem. A wiele naprawdę rzeczy nie zrobiłem, które mogłem zrobić. I tak dalej, więc to jest jedna rzecz, a druga, nie przeszliśmy DLC, które tam jest jedno niewielkie, a może wielkie, szczerze nie mam pojęcia, jakie ono jest. Bo najprościej w świecie słyszałem takie złe opinie na jego temat, że po prostu nawet jak było za kilka złotych na Steamie, na wyprzedażach, to nie kupowałem. Ale tak czy inaczej, po prostu ograne jest na, w moim odczuciu, dosyć dobry procent. I tak, no to odnośnie tego, to tam też wszystko robiłem samemu. Nie z ten, jak to się nazywa, nie próbowałem czytać poradników, szukać, dowiadywać się, jakby zdobywać te lepsze bronie, gdzie co leży. Te lepsze bronie, dla tych, którzy nie pamiętają, tam po prostu niektórzy bossowie puszczali po sobie broń i istniały jakby wersje lepsze tych broni, które się ujawniały przed graczem tylko jeśli pokonał bossa w konkretny sposób, zrobił coś konkretnego i tak dalej. I nie pamiętam wszystkich, ale tutaj znowu, uwaga, spoiler. Bo to będzie spoiler. Przykładem tego idealnym było pokonanie pierwszego bossa. Nie pamiętam, czy to było... Nie, dobra, to nie było bez używania broni. To było bez trzymania obrażeń, bo pamiętam, że używam normalnie mojej broni. Czy to jest znowu tam powrót? A nie, to jest jakiś nowy tunel. No, ale tak czy inaczej. Kolejny raz, ty dziadzie! Zgiń, przepadnij se! Mówiłem, zgiń, przepadnij, a nie powróć tutaj. I... nic. Dobra, już lubię tą zdolność. Ja już lubię tą zdolność, podoba mi się. To samo mogę powiedzieć o tej, o Damie. Jest świetną bronią. Po prostu design, pierwsza klasa. Chyba wygląd sam, ja bym tego mieczu dał trochę inny, ale wracając. No, to właśnie mówię, że to jest taki sam przykład. To Lords of the Fallen. Głównie dlatego, że właśnie tam zmuszony byłem użyć raz czegoś ala poradnik. Tylko, że nie był to bezpośrednio poradnik, a w tamtym przypadku... co to konkretnie było, że mnie to pamiętał? A, no tak, musiałem... I tutaj... no... Nawet się nie wstydzę powiedzieć, zobaczyć po prostu materiał, odcinek z tego, u jednej osoby, której kojarzyłem, że to było nagrane na polskim YouTubie. Znowu dziad wraca? Nie mało ci jeszcze tego wszystkiego? Co dziwne, że te dziady tutaj wracają za każdym razem, jak się tu zajrzy. A. Chyba, że tu było ich więcej po prostu. A nie, chwilę. O. Dobra, teraz już mam, najdelikatniej mówiąc, lagi umysłu. Co ja mam zrobić, żeby tam otworzyć to przejście? Ja wiem, będę musiał znaleźć jakieś rozwiązanie mojego dylematu. Ale tak, tam musiałem, bo w jednej lokacji się zagubiłem na tak bardzo, że no nie wiedziałem, i to nijak, ni cholery, po prostu nie miałem najmniejszego pojęcia, gdzie i jak znaleźć przejście dalej. Bo już pod koniec gry, co prawda. Bo się nie mylę, to było... tak, żebym był w 100% pewien, to chyba było... dwa, może trzy bossy... przed końcem? Jakoś tak?
Nie będę w konkretnym momencie, ale mogę powiedzieć, że tak. No i właśnie dzięki temu, że zobaczyłem materiał, czyli ten odcinek dosłownie u Magdaleny Marii Moniki, szanownej pani Magdy, Madzi z YouTube'ów, jak zwał tak zwał, po prostu udało mi się to rozwiązać. I są właśnie momenty, w których nie to, że akceptuję to, że nie gram sam, nie odkrywam samemu, nawet jeśli znam gry już wcześniej czy coś. Tylko właśnie no, idę na łatwiznę, co wiem, że to jest konieczne, po prostu bo sam sobie nie poradzę bez tego. Niestety, czasami gry są tak stworzone, niejaśnie. Czasami po prostu jestem zbyt wielkim idiotem, tak jak teraz tu pewnie. Więc no. Kwestia jest taka, że jak... żeby to jak najlepiej podsumować, jak najszybciej. A właśnie może trzeba było go zaprowadzić do światła i go ubić. Czy jest opcja? Ale tak, żebym był w pełni jakby skończony z moją opowiastką. Chodzi o to, że preferuję sam to wszystko robić. Nie mam nic do tego, że ktoś korzysta z tych takich rzeczy czy coś. Bo sam też zaglądam na swoje materiałki, na swoje notatki, które zostawiłem w jakimś tam momencie. Czy coś. Ale po prostu preferuję... Nawet jeśli ma to oznaczać być idiotą, i proszę, słyszałem. Znaczy nie słyszałem, tylko ten. Widziałem ten napis. Wolę to po prostu. Ja preferuję taki stan bytu. I w swoich materiałach też preferuję właśnie pokazywać, jak ja testuję, jak się bawię, jak ja się zachwycam. Jak ja nie wiem, co mnie czeka. Albo nie pamiętam, co mnie czeka, bo wiedzieć to powinienem wiedzieć, bo już to mnie spotkało kiedyś. Ale no. Coś w sumie mam więcej do dodania na ten temat? Nie. Poza tym, że jej brawo, ja udało mi się to rozwiązać. Użyłem podstaw mózgu. I tak. No. Po prostu powiedzmy, że co by się działo, nie działo. Możecie się mnie spodziewać, zawsze będę tak samo nieogarnięty i zlamiony. Okej, walczymy tutaj z nim. I tak, bossowie tego typu nie powinni być nam obcy, bo już mieliśmy okazję się spotkać z czymś takim. W co najmniej dwóch miejscach, mi się wydaje. Kiedyś sprawiali mi też olbrzymie problemy. Teraz może nie będziemy aż tak bardzo, bo z czasów, kiedy mi sprawiali problemy i jako przeciwnicy, bo chyba to jako zwykły przeciwnicy też istniało i jako bossy, co trochę czasu właśnie minęło, jak już powtarzam się. Ja korzystam z innej broni, mam inny styl bycia, bardziej ogarniam Elden Ringi. No nie, myślałem, że uda mi się. Ale się nie udało. Tak czy inaczej powinniśmy to wygrać. I głównie to przez to, że mam tutaj znowu swoje overleveled shit, jak ja to nazywam. Bo nijak nie zasłużyłem na tą wygraną, w moim odczuciu. Chociaż może zasłużyłem, nie wiem. Uhu! Taki trik. Przegraliśmy przez to. No cóż. No cóż. Tak czy inaczej pokonamy go. I na to będziemy kończyć odcinka, teraz mówię, bo już mam 30 parę minut. Ale tak. To jest dla mnie właśnie to piękno moich materiałów. Mimo tego, że wiem, że są nadal nie najlepsze, można wiele rzeczy dopracować, jak na przykład lepiej wytłumić mojego pada. Czy chociażby zadbać o to, żeby moi starzyści bezpłatni, o których powtórzę to samo, to są po prostu kumple, znajomi, osoby bardzo mi bliskie, które chcą mnie wspierać, robią to z własnej woli i tak dalej, nazywam ich niepłatnymi starzystami na, powiedzmy, część sposobów, w jaki niektórzy nazywają swoich montażystów czy ludzi z ekipy, którzy im asystują z różnymi rzeczami. I tak.
U mnie było z Patrym Starzycą ogólnie są wszyscy, którzy coś dla mnie zrobili albo chcą mi pomagać. I to, powiedzmy, jest kwestia finansowa w to związana, czyli czy im płacę, czy nie, czy coś, to mogę powiedzieć odgórnie tak, no, jak mogę, to im się odpłacam, czy to, powiedzmy, w grach, czy to też ja coś dla nich zrobię, czy nawet finansowo, jeśli mam możliwość. Niestety, jako że ten kanał jest moją pasją i robię to głównie sam dla siebie, kiedyś to było dosłownie, że albo nie kończę gier, teraz po prostu to uwielbiam. I no. No tak za często po prostu żadnych korzyści z tego nie mam, finansowych ani nic, i roboty też nie mam jeszcze, chociaż ciągle szukam. Ale kontynuując, no że tak, nie mogę wystarczająco ich skompensować, ale mogę powiedzieć, że tak, dzięki obecnie chyba dwóm patronom, którzy się znaleźli jakiś czas temu, to jestem w stanie, powiedzmy, przysłowiowo raz w miesiącu zaprosić na pizzę, na kawę czy coś. Więc żebyście nie myśleli, że ja tutaj wyzyskuję ludzi czy coś. Jedną osobą, którą wyzyskuję, jest moja siostra. Znana też jako siostra. Bo tak. Z innych, czy to mówimy o Heldze, czy to mówimy o Popie, który w sumie już zmarł. Okej, mam fajnego tutaj popioła. Ducha. O, i będziemy ogólnie, jak mówię, kończyć, tylko chcę dokończyć przemowę. Czy to mowa o wielu innych wspaniałych osobach, które poznałem? Czy za sprawą tego gadania do monitora? Czy to za inną sprawą? Ktokolwiek z czymkolwiek by mi nie pomógł, staram się zawsze to jakoś odwdzięczyć i tak dalej. I mogę powiedzieć, że do tej pory tak było ze wszystkim. Poza jedną osobą. Mówiąc szczerze, z tą jedną osobą sytuacja jest po prostu trochę bardziej skomplikowana. Bo i tutaj zakończyłem właśnie takim słowie. Nie do końca wiem, jak się odwdzięczyć. No tak, niestety. Ciężko zaprosić na kawę, na pizzę, czy cokolwiek. Głównie dlatego, że po prostu mieszkamy w innych krajach. Nasze harmonogramy trochę się nie zgrywają i tak dalej. Ale jak się uda spotkać, czy coś, to zawsze staram się jakoś to wynagradzać i tak dalej. Ale tak, poza tą jedną osobą, to wszyscy pozostali z moich bezpłatnych stażystów mają wspaniałe po prostu korzyści za to, że dobrze pracują. Takie jak okno w piwnicy, w których ich trzymam. Może nawet wentylator czasami dostaną. I tak dalej. Nie, tak teraz serio, na serio, to każdy, kto dla mnie cokolwiek kiedykolwiek zrobił, to staram się, żeby miał jakąś rekompensatę. Najlepiej finansową. I tak, dobra. To na tym już naprawdę kończymy, bo tak się zaczęłam rozpowiadać. Ale tak. No, po prostu dzięki wam wszystkim i miejmy nadzieję, że spotkamy się już niebawem w kolejnym epizodzie Elden Ringa i innych gier. A ten mam naprawdę to już wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby zdecydować, czy gramy bardziej drogą rycerza, wojownika, czy drogą właśnie takiego poszukiwacza prawd życiowych, mnicha, kapłana i tak dalej, jak teraz. Obie opcje są świetne, obie opcje jestem w stanie prowadzić. No, a teraz już tak poważnie, na serio, więc no. Pa, pa, trzymajcie się i hej, hej.